Tak zaczęło się psuć małżeństwo Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej? Jeden wyjazd zmienił wszystko. Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Na ten moment sensacyjnych plotek nie potwierdzili jednak sami zainteresowani, którzy do tej pory relacjonowali w mediach społecznościowych każdy swój ruch. Na jaw wychodzą jednak nowe fakty, które mogą wyjaśnić, co tak naprawdę zdarzyło się między małżonkami. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem. Wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zelektryzowała media w całym kraju. Informacje były szczególnie zaskakujące, ponieważ nic wcześniej nie sugerowało, że para przechodzi kryzys. W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych wspólnie celebryci chwalili się tym, że ich dzieci pójdą niedługo do szkoły i przedszkola, więc gwiazda klanu i jej wybranek będą mieli więcej czasu dla siebie. Niestety wszystko wskazuje na to, że ich uczucie jednak nie przetrwało próby czasu. Chociaż małżonkowie jak na razie nie potwierdzili oficjalnie doniesień o tym, że ich związek należy już do przeszłości, w mediach nie brakuje informacji, które wskazują na taki stan rzeczy. Gwiazda klanu i jej wybranek milczą w sprawie rozstania. Oliwy do ognia dodają wpisy samych zainteresowanych, którzy nie nazywają rzeczy po imieniu, ale między wierszami przekazują więcej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Nic dziwnego, że zarówno dziennikarze, jak i internauci prześcigają się w wymyślaniu teorii na temat tego, co tak naprawdę przyczyniło się do rozstania sławnej pary. W rozmowie z serwisem Kozaczek nieco światła na całą sprawę postanowiła rzucić osoba z bliskiego otoczenia celebrytów. Przy okazji wyznała, że jest mocno zdziwiona tym, jak na ostatnie zdarzenia zareagowali małżonkowie. Szczytem hipokryzji jest udawanie w takim momencie, że para nagle chce chronić swoją prywatność, zasłaniając się przy tym dziećmi. Podjęli taką decyzję, że pokazują w mediach całe swoje życie, więc teraz niech się nie dziwią, że inni ich o to pytają, dowiadujemy się z rozmowy. Jeśli mam być szczery, to sprawa jest naprawdę paskudna. Maciej został potraktowany poniżej jakiejkolwiek granicy moralności, dodaje anonimowy rozmówca serwisu. W małżeństwie celebrytów doszło do zdrady. Informator sugeruje, że za ostatnimi wydarzeniami może stać niewierność jednej ze stron. Mieli kryzysy, jak większość par, ale przed samym wyjazdem, w związku z programem Królowe Przetrwania, przypis redakcji, Agnieszka i Maciek emanowali miłością i ogromną siłą. Teraz Agnieszka milczy, ponieważ wie, że jest na celowniku mediów. Wykreowała w mediach obrazek wzorowej żony i matki. Boi się, że to wszystko runie, jak domek z kart. Można dowiedzieć się z wywiadu. Czy Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zdecydują się przerwać milczenie i oficjalnie potwierdzić lub zdementować plotki o rozstaniu?